Jak co roku przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytować można niemal wszystko. Nie tylko różnego rodzaju przedmioty czy usługi, ale też prestiżowe funkcje. I tak, na przykład, w Sosnowcu prezydent miasta podzieli się na jeden dzień gabinetem z osobą, która zwycięży w licytacji. To będzie normalnie. Mogą uczestniczyć w życiu miasta, podejmować wspólne decyzje z moimi współpracownikami. Także myślę, że ciekawa opcja. A druga, no trochę w drugą stronę można wylicytować dzień ze mną jako pracownikiem. Także też czekamy z niecierpliwością z zaciekawieniem na, 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 na wynik tej licytacji. Innymi słowy, będzie można Arkadiusza Chęcińskiego wynająć do jakiejś pracy czy zadania. Chętni mogą wylicytować również wyjątkowy i jedyny bo ceramiczny paszport Sosnowca, tablicę miejscowości czy książkę z podpisem sędziego Igora Tulei. Z kolei w Katowicach można wylicytować kosz do koszykówki, który stanowił element scenografii podczas ostatniego koncertu Paktofoniki. Podczas grudniowych urodzin Paktofoniki, Rahim i Fokus, ale też ich goście Ja Patrzy, Molesta, Ewenement, OSTR, wszyscy podpisali się na pełnowymiarowym koszu do koszykówki, a teraz można go nabyć, tak aby trenować na co dzień, właśnie na takim wyjątkowym koszu basket. Oprócz tego nasze lokalne sztaby mnóstwo licytacji większych, mniejszych, e, gadżety wośpowe, ale też i grafiki Grzegorza Chudego z bebokami. Na jednej z aukcji w regionie jest też coś dla fanów komunikacji miejskiej. Swoją propozycję przygotowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Każdy kto marzył o pracy kierowcy dużego pojazdu będzie mógł spróbować swoich sił za kierownicą. Tu jeden warunek. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii. W tym roku Metropolia gra razem z Wojspy przygotowaliśmy trzy aukcje. Wszystkie dotyczą jednej rzeczy, mianowicie ich zwycięzcy będą mogli poprowadzić autobus transportu miejskiego po specjalnym torze testowym w Tychach. Oczywiście pod okiem instruktora, który przed jazdą przygotuje zwycięzców licytacji do pokonania krótkiej trasy. Aukcje kończą się w sobotę, a już w niedzielę o godzinie 10 będzie można usiąść za kierownicą autobusu. Na wojewódzkie obchody 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku zaprasza Sosnowiec.